odcinku wspomniałem o Medusie rozwiązującym zagadki Pateca, co z kolei wyśmiał Rybson, punktując, że Medusa z góry znał odpowiedzi. Klip z jego komentarzem podbił Twitcha i szybko stał się viralem, a do sprawy dołączyli się kolejni twórcy, którzy wyśmiewali sprytnego Adriana. K***a, on to na drugim monitorze ma! Pije? Ej, ale zobaczcie, to co Meduza zrobił, to jednak ma większe konsekwencje, bo jak ja zobaczyłem, że Meduza tak sprytnie rozwiązuje, to ja przez kilka godzin myślałem, że jestem jakimś że jakiś głupi jestem, nie? Że Meduza kod binarny po prostu od razu wiedział, że dzień cieli napała, bo od razu powiązał, że te i te słowo z... No kurwa. Narobił mi szkód. Nie, to jest niemożliwe! On udaje, że myśli! Ja... Co jest? Widział, a scrollował na początku filmu, a ten słoń jest na końcu. Słonik. Elefant. I jak niby wymyślił, że ma być to po angielsku? Do komentowania tej sytuacji zaczęli się dołączać inni streamerzy, na przykład Kasik, która oprócz wyśmiania sytuacji z zagadkami postanowiła wbić szpileczkę i sparodiować upadek Kongo TV. Bić szpileczkę tutaj odpowiednie określenie, bo nie powiedziała nic mocnego ani kontrowersyjnego. O zwykłe obśmianie zachowania streamera, co jest powszechne na Twitchu. Jak się czujesz z tym, że będę za po upadku, więc już na streamie? Boli mnie to bardzo. Boże, umieram. Liczba widzów? Szybko, muszę sprawdzić ile ja mam. 1700. Trzeba coś u**ać, k***a, żeby widzowie byli. Boże święty, liczba widzów. Boże, kończę się. Muszę szybko coś zrobić. Medusa zamiast wszystko obrócić w żart. Czy to z Medusą był taki problem? Ja kiedyś go spotkałem, nie? To chyba on nawet live'a robi. Ja mu tłumaczyłem, jak powinien podejść do tego wszystkiego. On znowu podszedł, że tak dziwnie podszedł. No bo to było wiadomo, że okej, wskoczyły liczby w górę, ale szybko spadną. Tak samo Trans TV. Jakby na przykład do tej pory tam byli w tej Tajlandii, to już by teraz mieli coraz mniej widzów i coraz mniej, bo content się nudzi, zwłaszcza jak jest ciągle taki sam. A Meduza właśnie tam zaczął takie bezsensowne teksty rzucać, że on jest teraz... Nie wiem, czy on użył takiego na przykład słowa, że jest Bogiem? Tak, dzisiaj oglądałem taki materiał Ksajo i gdzieś tak było, że on jest jakimś tam silny na Twitchu gadał, śmiali się właśnie z Meduzy. To nie wiem, to już osoby na Twitchu, bo ja tak nie oglądałem tego Kongo TV. Ale było widać, że to było, że za bardzo się przyzwyczaił do tych liczb, nie? To jest normalne, kurde, na YouTubie. Każdy się przyzwyczaja do liczb. Podejrzewam, że jakby mi teraz spadło, żebym z 20 tysięcy miał nagle po godzinie streama 1000, no to też bym jakoś tak, no smutno by było, nie? Że coś się złego dzieje. No ale... Mógł się tak nie pysznić tym, nie? A było tak, że właśnie chyba mówił, że ho, 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 ja król Twitcha. Chyba było coś takiego. Nie wiem. Zobaczmy. Darty przyznał się do ściągania, postanowił się obrazić i nazwał streamerkę fałszywą. Nie pomogło też tłumaczenie ludzi z czatu, że to tylko żarty. W odpowiedzi na to Kasik wypomniała Adrianowi, że to właśnie ona pomagała mu na początku kariery z Twitchem i przerzucała mu swoich widzów. Stała Kasik na, nie wiem co to było, Fame chyba. Sama stała. Widziałem, że stoi sama, nikt do niej podchodzi. Podbijałem, zagadywałem, żeby się nie przykrzyło, że sama stoi, bo robiła jakieś wywiady, kurde. Była miła dla mnie i tak dalej. Nagle wiecie, jakieś takie pierdoły gada. Dla mnie to jest jakieś sztuczne, fałszywe. To dla Beki mówiła? Jebie mnie to, że dla Beki. To ja mogę dla Beki też wszystkich obrażać i wyzywać, stary, i się wyśmiewać z ludzi. Mnie to osobiście wkurza, bo... Wyśmiewając się z ludzi mówisz, że mają 1700 widzów. To niezła obraza, po pierwsze. Po drugie, to była odpowiedź na klipa z jego egotop, które on wrzucił. Po trzecie, ja stałam na Fejmie sama. Poczekałam na zawodników, bo pracowałam, bo robiłam wywiady. I za tam stałam, pracowałam. No, to jakby tyle, nie? Nie uważam, żebym powiedziała coś złego. Ale że to... To mu chodzi o tą sytuację, no Kasia miała takie miejsce, że stała jak zawodnik schodził z walki i brała go na wywiad. A ono, stała sama, to podbiłem. Kurwa, to żeś przeszkadza. Jak na Meduzę. Z ręką na sercu, nie uważam, żebym powiedziała coś złego na Meduzę. Jak powiedziałam, o, mam więcej widzów niż Meduza, to nie jest obraźliwe do kogoś. To był żart, a overall on i tak ma większą średnią widzów chyba. Mega, mega dziwne to dla mnie, tak szczerze. Poza tym, fajnie mówić, że jestem fałszywa, gdzie jak miał Meduza 100-200 widzów, miał problemy początkowo z Twitchem, myślał, że miał Shadowbana, to kto mu pomagał z moderacją i ogarnianiem tego? Kto mu dawał raid na początku? Moim zdaniem Meduza przyjął najgorszą możliwą taktykę. Znaczy, ja myślę, że Meduza po prostu teraz po prostu psychika, no jest smutno po prostu mu, nie? Że mu spadła ta widownia. A to było normalne. No też powiedzmy sobie szczerze, nie? Jakbym wam powiedział, że ja dzisiaj przychodzę i wam mówię tak. Szanowna Watacho, ja mój content będę teraz opierał na Paulinie Hornik. To od razu byście powiedzieli, Sywek, to kurwa jebnie.
I jebło, kurwa, nie? Ja mu to mówiłem już kiedyś, że tak będzie. Mógł właśnie na czymś innym popierać to wszystko. Tak jak... Ale wiecie, myślę, że mógłby tam tylko właśnie zdystansować się. Bo jakby na przykład zrobił jakąś właśnie z tymi, z Ferrarim coś, tam właśnie, żeby pojechał z nimi. Bo content i real to jest tyle możliwości. Naprawdę można przezajebiste rzeczy robić na kontencie i real.